Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Mojdoz, witam was bardzo serdecznie w kolejny sobotni wieczór, w kolejnym spotkaniu z psalmami. Mamy dzisiaj psalm 94 i muszę wam się przyznać, zanim go wam przeczytam, że jestem dzisiaj totalnie zadziwiony tym, że właśnie dzisiaj wypada ten psalm. Jak wiecie, idziemy psalmami po kolei, nie wybieram, tylko po prostu tak jak lecą, tak jak idą, Jeden po drugim. I to, że akurat dzisiaj w tym tygodniu jest ten psalm, to jest po prostu niesamowity dla mnie znak tego, jak Pan Bóg zawsze odpowiada swoim słowem na to, co się dzieje. Posłuchajcie tego psalmu i myślę, że sami się w trakcie zorientujecie, o czym mówię, a potem sobie to trochę oczywiście opowiemy. Brzmi on następująco: Boże mścicielu Panie, Boże mścicielu, ukaż się. Powstań ty, który sądzisz ziemię, daj pysznym odpłatę. Jak długo występni, o panie, jak długo będą się chełpić występni, będą pleść i gadać bezczelnie, i chwalić się będą złoczyńcy. Lud twój, o panie, depczą i uciskają twoje dziedzictwo. Mordują wdowę i przychodnia i zabijają sieroty, a mówią: Pan nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Pomnijcie, głupcy w narodzie, kiedy zmądrzejecie bezrozumni. Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co utworzył oko, czy nie ma karać ten, co strofuje ludy, ten, który ludzi naucza mądrości? Pan zna, myśli ludzkie, że one są marnością. Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, O Panie, i prawem Twoim pouczasz. By dać mu odpocząć w dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią dla występnego. Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa, lecz wyrok powróci do sprawiedliwości, za nią pójdą wszyscy, co są prawego serca. Kto wystąpi w mojej obronie przeciw niegodziwcom, kto mnie zasłoni od złoczyńców, gdyby pan mi nie udzielił pomocy wnetby moja dusza zamieszkała w kraju milczenia a kiedy myślę moja noga się chwieje wtedy wspiera mnie twoja łaska panie gdy się w moim sercu mnożą niepokoje to twoje pociechy mnie orzeźwiają co z tobą ma wspólnego nieprawy trybunał który sprowadza nieszczęście wbrew prawu choć czyhają na życie sprawiedliwego chociaż potępiają krew niewinną na pewno pan będzie mi obroną a bóg mój skałą ucieczki a tamtym za ich niegodziwość zapłaci i zgubi ich własna złośliwość nasz pan bóg ich zgubi moi drodzy nie wiem czy dosłyszeliście może ja tylko tak to czytam ale kiedy dzisiaj usiadłem do tego psalmu i czytałem werset po wersecie Pomyślałem sobie, przecież to jest najlepsza chyba możliwa, najcudowniejsza odpowiedź na sytuację, która w tej chwili porusza bardzo wielu z nas. Chodzi mi oczywiście o sytuację tego bezbronnego małego chłopca Alfiego, który noginie na naszych oczach. Przypuszczam, że bardzo wielu z nas czuje to, co w tym psalmie się dzieje na początku, gdzie mówimy Jak długo występnie o panie, będą się chełpić, Będą pleść i gadać bezczelnie, i chwalić się będą złoczyńcy. Jak długo będą mówić, Pan nie widzi? Kochani, to nie, to nie jest oczywiście pierwsza i też, nie oszukujmy się, nie ostatnia sytuacja, kiedy doskonale widać, jak świat całkowicie się pogubił, jak świat odchodzi od Boga. Jak prawa, które Pan Bóg wyznaczył, a wyznaczył je po to, żeby chronić, wyznaczył je po to, żeby się troszczyć o każde życie, o nawet najmniejszą. Iskierkę nadziei, żeby się troszczyć o miłość, żeby się troszczyć o godność, jak to wszystko gdzieś zupełnie się zaczyna, a nawet nie zaczyna, tylko już dawno się całkiem pomieszało. I bardzo wielu z nas ma takie wołanie w sobie: Boże mścicielu, panie, ty, który sądzisz, powstań, daj wreszcie odpłatę. Panie, kiedy sobie czytałem dalej, a szczególnie kiedy dotarłem do tych wersetów gdzieś tam w okolicy XX. Co z Tobą ma wspólnego nieprawy trybunał, który sprowadza nieszczęście wbrew prawu? Czyli te sądy, które ustanawiają prawa, które idą w poprzek prawu Bożemu, prawu miłości. Ci, którzy, jak mówi werset następny, czyhają na życie sprawiedliwego, którzy potępiają niewinną krew, niewinną krew tego chłopca. Koniec cały ten Psalm mógłby być takim po prostu światowym wołaniem w tym nieszczęściu, które się dzieje. Ale oczywiście nie chodzi tylko o tą jedną sytuację tego chłopca, bo doskonale wiecie, że takich sytuacji i też takich miejsc w naszym życiu jest strasznie dużo, gdzie się wydaje, że no właśnie, ten świat zgłupiał, że ten świat zwariował. Że tak jak mówią te wersety, pomnijcie głupcy i kiedy zmądrzejecie wreszcie bezrozumni. Ale to, co najważniejsze dla mnie w tym psalmie, to dwie rzeczy. Kochani, bo takie wołanie, takie narzekanie. Takie rozpaczanie, ten świat się stacza. Nie chcę powiedzieć, że nie ma jakby na to miejsca, tylko jeżeli na tym się zatrzymujemy, to to nic nie da. To do nikąd nie doprowadzi. Natomiast w tym psalmie są takie dwa wątki, które bardzo rzucają dla, dla mnie światło na to wszystko, co się dzieje. Szczególnie lubię ten fragment w dziewiątym i w dziesiątym wersecie. Czy nie ma usłyszeć ten, który ucho wszczepił. Nie ma widzieć ten, co utworzył oko, czy nie ma karać ten, co strofuje ludy i który naucza wszystkich mądrości. Co to znaczy? Nam się wydaje, że Pan Bóg jakoś tego wszystkiego może nie zauważa. Bardzo wielu słyszy takich opinii, gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim? Dlaczego nie ratuje tego chłopca? Dlaczego tylu już ludzi nie uratował? Gdzie to wszystko się dzieje? Gdzie ten Pan Bóg jest? Absalmista ma takie bardzo proste, obrazowe porównanie. Mówi, ten, który wymyślił ucho, myślicie, że nie słyszy tego wszystkiego, co się dzieje. Ten, który wymyślił oko, to czy myślicie, że on tego nie widzi? Ten, który ustanowił prawo, to myślicie, że nie będzie potrafił jakby dojść do prawdy, do sprawiedliwości, do tego, żeby zło zostało zniszczone, żeby krzywda została naprawiona. Żeby dobro zostało wydobyte. Co tam o bardzo wielką jasność. Chociaż oczywiście krzyczy, chociaż oczywiście doznaje też tego Panie, dlaczego to się wszystko dzieje i jak długo jeszcze, to jednocześnie wie, spokojnie, spokojnie słyszy, widzi, to wszystko jest w jego rękach. I co najważniejsze, to oczywiście brzmi w naszych uszach może trochę tak ostro, tak. Na, dla niektórych może nawet dobrze, bo chcieliby tak ostro. Chodzi mi o, te, o tą końcówkę, gdzie jest mowa o tym, że Pan Bóg za te niegodziwości zapłaci. Kochani, uwielbiam to zdanie. Pan Bóg im za te niegodziwości zapłaci. Wiemy, że w takim pierwszym rozumieniu to dla nas jest taka prosta sprawiedliwość. Czyli ktoś tam robi coś złego, ktoś się dopuszcza jakichś bezeceństw, no i Pan Bóg zapłaci za to. I to prawda w ogóle. W takim sensie zło zostanie zniszczone. Nie ten, kto zło czynił. Nie, to jest w ogóle bardzo ważne. Wiecie doskonale, że należy odróżniać zło albo raczej grzech od grzesznika. I Pan Bóg rzeczywiście zgubi każdy grzech. Pan Bóg wyniszczy wszelkie zło i będzie w ogóle bezwzględny w tym, będzie okrutnie bezwzględny. Ale to nie znaczy, że zniszczy grzeszników. Nie będzie chciał jakby oderwać od nich grzech po to, żeby te, to całe zło zniszczyć, a tych grzeszników ocali. Ale to zdanie, tamtym za ich niegodziwość zapłaci, ja słyszę jeszcze inaczej. Wiem, że to jest pewnie trochę jakby szukanie drugiego dna, ale jestem przekonany, że w Słowie Bożym jest bardzo często drugie, trzecie i czwarte dno. Pan Bóg za tą niegodziwość zapłaci. Uwaga, zapłacił, w sensie On zapłacił. On zapłacił karę, która się należała. Zobaczcie w samym tym wyrażeniu, że ktoś będzie musiał za to zapłacić. To jest tak, że ktoś jest coś winny i, kochani, Pan Bóg zapłacił karę. Pan Bóg wziął tę karę na siebie i zapłacił własnym życiem. Zapłacił najdrogocenniejszą walutą, jaka istnieje, bo zapłacił sobą swoją miłością, swoim poświęceniem, swoją ofiarą i swoim oddaniem się. I On naprawdę zapłaci. Za tą każdą krzywdę za każdy grzech. Tylko jestem przekonany, że często się bardzo rozczarujemy. się rozczarujemy w tym takim naszym egoizmie i w takim naszym takiej chęci, żeby tam inni dostali za swoje. A Pan powie nie, ja za to zapłacę. Ta kara będzie moją karą. Ta śmierć, która im się należy, będzie moją śmiercią. Bo to się już kochani stało. I On to powtarza przy każdym grzeszniku. Względem każdego grzesznika, który tylko zechce z tego skorzystać. I oni dla mnie to są bardzo takie piękne rzeczy w tym Psalmie. Czyli jedna taka ta świadomość, spokojnie, spokojnie, ten, który zmajstrował ucho, oko i sprawiedliwość, słyszy, widzi i nie zostawi żadnej krwdy nienaprawionej. A druga, chyba jeszcze piękniejsza rzecz, on to wszystko bierze na siebie. Dlatego, kochani. Nie traćmy nadziei. Nie popadajmy w jakąś rozpacz w takie nasze czasem katolickie biadolenie, jak i ten świat zły, jak to wszystko się rozpada. Bo to w ogóle prawda. Tylko nam nie wolno uwierzyć, że to jest zwycięstwo jakiegoś zła, że to jest zwycięstwo nad dobrem, zwycięstwo nad Bogiem. Nie. Pan Bóg nad tym wszystkim zwycięży. Jakby spokojnie, spokojnie. Słyszy, widzi, jego sprawiedliwość zostanie dopełniona. Nie bójmy się. Nie traćmy nadziei. To wszystko jest w rękach Boga. Myślę, że to tyle. Moi drodzy, taki jakiś strasznie spokojny oczywiście był ten odcinek dzisiejszy, jak zazwyczaj psalmy, ale ten dzisiaj chyba w ogóle. Yy, yy, Pomódmy się na koniec. Nasz dobry Ojcze, chciałem Ci dzisiaj podziękować. Podziękować za Twoje ucho, za Twoje oko. Za Twoją sprawiedliwość, za to, że Ty widzisz, słyszysz, za to, że Ty krzywdę nie zostawiasz nienaprawionymi. Ale nade wszystko chciałbym Ci podziękować i chcę Cię uwielbić, za to, że zapłaciłeś za moje grzechy, zapłaciłeś za moje zbrodnie, i też wiem, że zapłaciłeś za wszystkie te zbrodnie, które widzimy, które się dzieją, że Ty za nie płacisz, że Ty bierzesz je na siebie. Niepojęta jest Twoja miłość. Bardzo Ci za nią dziękuję. Amen. Moi drodzy, dajcie Wasze czoła do błogosławieństwa. Niech cię strzeże, prowadzi i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Yy, no to tyle chyba na dzisiaj. Dobrze śpijcie, do usłyszenia yy, pewnie za tydzień w kolejnym psalmie. Miejcie się najlepiej. Bardzo was ściskam, błogosławię i pozdrawiam. Z Bogiem.